Przebacz. No dobrze, dobrze. Opowiadaj, jak to tamten diabeł mówi. Ano tak. Z rana, jak przebudzam się i zaczynam dzień od modlitwy, ledwo się przeżegnam, słyszę głośno wyrzeczone te wyrazy. Pan tu, panie Pogorzelski, modlisz się, a ja gorę. Zacznę śniadać, słyszę ten sam głos. Pan tu, panie Pogorzelski, śniadasz, a ja gorę. Każę zaprząc do wózka, a on od razu. Pan tu, panie Pogorzelski, wybierasz się w pole, a ja gorę. I tak, książę, panie, cokolwiek bym nie robił, ciągle mi się diabeł odzywa. Ja gorę, ja gorę. No to wynieś się z zamku do swojego dawnego pomieszkania. Ale dziś rano, kiedy kazałem do Krakowa się pakować, słyszę ten sam głos. Wać pan, panie Pogorzelski, do Krakowa się wybierasz, żeby się mnie pozbyć. Nie będzie nic tego. Wać pan się pakujesz, a ja gorę. A może ty, złotko, grzeszysz za bardzo pokryjomu, co? Przyznaj no się. Żeby też mi choć na to pozwolił, ale on mnie pilnuje lepiej spowiednika. Powiedz no mnie, Pogorzelski, czy kto inny oprócz waści ten głos słyszał? Otóż to, książę, panie. Żebym ja tylko jeden go słyszał, miałbym siebie za chorego i na tym koniec. Ale inni też słyszą. Mój Walek tak się przestraszył onegdaj, że mnie herbatą szpetnie sparzył. A to jest rzecz nadzwyczajna. Ale na nic ci się nie przyda mnie opuszczać, bo sam mówisz, że głos za tobą rusza. Powędrują z tobą i do Ukrainy. Mam nadzieję, że najjaśniejsza panna Berdyczowska mnie od niego wybawi. Mój Pogorzelski, najjaśniejsza panienka tak u nas, jak i w Berdyczowie króluje. Wszakże i nam pan dał moc złe duchy odpędzać. Jedźże nazad do Samsonowa, a ja jutro do waści przybywam. Pontifikaliter wystąpię ze mszą świętą na zamku. Wasz mość wszystko mi przygotujesz z moim księdzem kapelanem. No. Oj, nudzą, nudzą. Otrzymałem pasterstwo tej trzody. Przykazuję tobie, abyś powiedział, kim jesteś i jaki ci mogę dać ratunek. Byłem panem tego zamku. Ach, to znowu ono, zupełnie zapomniałem. Co to ma znaczyć, wielebny książę? Panie Pogorzelski, to znowu ten stary tetryk Willibald, książę Zatorski. No wykleli go tam kiedyś, już nie pamiętam kiedy, za 200 lat temu. I od tej pory nudzi, nudzi, a przecież ja mu nic nie pomogę, nic. To by trzeba podanie do Ojca Świętego pisać. To by trzeba do Rzymu jeździć, no kto ma czas na to?
Ale co ze mną będzie, książę? No, Pogorzelsiu, no co ja tu mogę? No już dobrze, dobrze, no spróbuję. Willibaldzie, duchu wyklęty, rozkazuję ci zaprzestać, rozkazuję ci odejść precz od pana Pogorzelskiego. Tak, odejść ode mnie, duchu przeklęty. Pan tu, panie Pogorzelski, wyrzucasz mnie z tym swoim biskupem do pomocy, a ja gorę, a ja gorę. No, no i widzisz, Pogorzelsiu, co ja tu mogę. I co było dalej? Szkoda mówić. Uwziął się na mnie i w końcu zadręczył na śmierć. Umarłem jakieś 2 lata później. Mhm. A jaki był powód jego wyklęcia? Dowiedział się pan? Nic ciekawego. Zamordował narzeczonego swojej córki, czy też tę córkę żywcem zamurował. Coś w tym rodzaju. Taki jakiś banał. Wystawać pan sobie... I po śmierci nie daje mi spokoju. Bez przerwy mi powtarza. Pan tu, panie Pogorzelski, leżysz sobie w tym grobie i w proch się obracasz, a ja gorę. Tyle lat się męczę i męczę. A najbardziej męczy mnie myśl, że niepotrzebnie na 2 lata przed śmiercią ślubowałem w cnocie żyć. Nie piłem, nie paliłem, folwarcznych dziewek do stodoły nie ciągałem. Myślałem, że cnotliwe życie odpędzi tego łotra. A teraz żałuję... Ach, żałuję. No, wie pan, jednak cnota a zawsze... A jednak żałuję. A to dlatego, że gdybym w cnocie nie żył, a grzeszył ile wlezie, to bym teraz w piekle siedział. A wtedy to by ten przeklęty nudziarz nie mógł powiedzieć: pan tu, panie Pogorzelski, gorzesz, a ja gorę. Bo by to przecież sensu żadnego nie miało. Nie no, oczywiście. Taki nonsens mógłby go tylko zawstydzić. Przepraszam pana. Panie Pogorzelski, chciałem się zapytać... Jeżeli pan nie jest w piekle, to gdzie pan właściwie przebywa? Przepraszam. Halo? Proszę. Przepraszam pana, czy mógłbym prosić na chwilę pana Pogorzelskiego do telefonu? Zdaje się, że jest u pana. Proszę. Do pana... Pogorzelski. Pan tu, panie Pogorzelski, swoje trytymale autorowi opowiadasz? Ludziom głowę zawracasz? A ja gorę. A żebyś się całą wieczność w ogniu piekielnym smażył, tfu! Bajdaku przeklęty, żeby cię diabli widzieli! Panie Pogorzelski, no źle, źle pan mu życzy. Trzeba odwrotnie, żeby do nieba poszedł. Panie Pogorzelski...